Przez 30 dni nagrywałem na TikToku. Co się stało? Uznaliśmy, że żeby promować naszą działalność, najlepszą platformą do tego będzie TikTok. I w ramach promocji wziąłem urywki z naszych odcinków, które mogłyby się zdać na takie TikToki. Przez pierwsze 3 dni dodawania codziennie mieliśmy 0 wyświetleń. Potem nie nazwałbym sukcesem posiadanie 89 czy 260 wyświetleń. Ale potem przyszedł pierwszy mały sukces. 2500. Kiedy obudziłem się i sprawdziłem, ile jest, to byłem zaskoczony, ucieszony, jakby nie wiedziałem, że tak szybko może być, ale w takich granicach od 10 do 1000 wyświetleń ciągnęły się kolejne dni. Aż pewnego październikowego dnia obudziłem się i zobaczyłem 30 wyświetleń pod jednym TikTokiem i kolejne 7 pod drugim. Byłem oszołomiony, jak duża nagle może być to liczba z 1, 2 do 30. Tylko nie wiedziałem, że to też ma swoje konsekwencje. Sława jak szybko przyszła, tak szybko przyszedł Marcin. Marcin, któremu całkowicie odjebało od kaski, mimo że żadnej nie mieliśmy. Zaczął mówić wszystkim znajomym i każdemu dookoła, jak to on już nie jest sławny. Wczoraj się przelała, którym po paru dniach doszło do 200 tysięcy wyświetleń. To jest za duży stres. Sława mi się tłaczy. Ja nie mogę zajść moich fanów, nie mogę zajść Maćka. Kim jest Maciek? Maciek to mój fan, co mnie uderzył. Nie mogę go zajść. Warto też byłoby wyróżnić Sandrę, której komentarz jest trzecią rzeczą z największą ilością lajków na naszym profilu. Tak wyglądają osobno policzone wyniki z każdych 10 dni oraz z całości, gdzie udało się wykręcić wynik ponad 250 tysięcy wyświetleń. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Najchętniej to raportowałbym z dalszych przebiegów tego eksperymentu. Jeśli wam się podobało, to oczywiście możecie ocenić lub skomentować. Czy coś. Możecie na przykład też zarzucić pomysłem, co jeszcze mogę robić w 30 dni, tak jak teraz jest ten materiał. Pa!